Mamy trójkę przyjaciół: tu są ich imiona: Julia, Sara i Wojtek. W trójkę śledzą zmiany własnej wagi, każdy swojej. Dokładniej zmiany miesięczne, zmiany w przeciągu miesiąca. W tej kolumnie mamy zmiany ich wagi w przeciągu jednego miesiąca. Jeżeli weźmiemy wagę każdego z nich z końca miesiąca i od tego odejmiemy wagę z początku miesiąca, to otrzymamy te właśnie liczby. Zapiszmy to: waga końcowa, odjąć waga początkowa równa się zmiana wagi, różnica w przeciągu miesiąca. Czyli tu mamy zmianę wagi każdego z nich. Zmiana wagi Julii to minus 3 kg, co oznacza, że Julia straciła na wadze, zrzuciła 3 kg. Miesięczna zmiana wagi Sary jest dodatnia, 2,5 kg, co oznacza, że przybrała na wadze, przybyło jej 2,5 kg. Zmiana wagi Wojtka jest też dodatnia, plus 4 kg, co również oznacza, że przybrał na wadze. Waży o 4 kg więcej niż miesiąc temu. Mając takie dane, spróbujmy odpowiedzieć na następujące pytania. Kto najwięcej stracił na wadze? Czyja waga zmieniła się najbardziej i czyja waga zmieniła się najmniej? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i policzenia tego samodzielnie. OK, spróbujmy zaznaczyć sobie wszystkie te liczby na osi liczbowej, chociaż pewnie niektórzy z Was potrafią to zrobić bez rysowania na osi, ale tak będzie lepiej widać o co chodzi. Zmiana wagi Julii to minus -3 kg. To będzie tutaj. Oznaczmy tę kropkę literą J od imienia Julia. Zmiana wagi Sary jest dodatnia. Możemy powiedzieć, że wzrost wagi Sary wynosi 2,5 kg. To tutaj. Plus 2,5 kg Sary. I na koniec Wojtek. Wzrost wagi o 4 kg. Tutaj jest Wojtek. Pierwsze pytanie: kto stracił na wadze najwięcej? Jeżeli mówimy o stracie to gdybyśmy powiązali to ze stronami osi liczbowej, to możemy zapytać, kto przesunął się najbardziej w lewo od zera? Sara i Wojtek w ogóle nie przesunęli się od zera w lewo, bo przybrali na wadze, a nie stracili. Dlatego są obydwoje po prawej stronie zera, po dodatniej stronie. Julia jest jedyną osobą, która straciła na wadze, czyli Julia jest również osobą, która straciła na wadze najwięcej. Drugie pytanie: czyja waga zmieniła się najbardziej? Jeden ze sposobów na znalezienie największej zmiany, to znalezienie punktu, który jest najbardziej odsunięty od zera, najbardziej odległy od zera. Inaczej mówiąc, która z tych liczb ma największą wartość bezwzględną? Wartość bezwzględna z minus 3. Możemy dodać sobie tutaj drugą kolumnę do tej tabelki i nazwać ją zmiana bezwzględna. To będą wartości bezwzględne tych liczb z pierwszej kolumny. Wartość bezwzględna z minus 3 to 3. Wartość bezwzględna z 2,5 to 2,5. I wartość bezwzględna z 4 to 4. No to kto ma największą bezwzględną zmianę wagi? Wojtek. Na drugim miejscu jest Julia. Straciła na wadze, a nie przybrała, ale zmiana jest całkiem duża. Jej waga zmieniła się o 3 kg. Chociaż jej waga zmalała, a waga Wojtka wzrosła. Czyli największa zmiana wagi to zdecydowanie Wojtek. Czyja waga zmieniła się najmniej? Inaczej mówiąc, czyja bezwzględna zmiana wagi jest najmniejsza? Jeszcze inaczej możemy zapytać, czyja kropka leży najbliżej zera? Jeżeli spojrzymy na prawą kolumnę naszej tabeli, to widać, że Sara ma najmniejszą bezwzględną zmianę swojej wagi. Julia straciła na wadze, jej wynik to minus 3 wobec plus 2,5 kg Sary. Ale jeżeli pytamy o to, czyja waga zmieniła się najmniej, to zaczynamy takie liczenie od zera. Gdyby czyjaś waga zmieniła się o 0, to znaczyłoby, że ani nie przybrał, ani nie stracił na wadze. Od początku miesiąca do końca miesiąca. No to kto zaliczył najmniejszą zmianę wagi? Kto ma najmniejszą zmianę bezwzględną? Widać to w prawej kolumnie. 2,5 to najmniejsza liczba. 2,5 to mniej niż 3 i mniej niż 4. Najmniej zmieniła się waga Sary. I to by było na tyle.